Może przejdziemy teraz do omówienia takich dzieł, przy których na galerii będzie warto się zatrzymać, które stanowią takie kluczowe, może nie kluczowe, ale bardzo, bardzo ważne ze względu na czy na osobę autora, czy na wartość samego dzieła. Tutaj prezentowany obraz to jest pejzaż północny Christiana Breslauera. W ogóle pejzaż, za pierwszy pejzaż w malarstwie nowożytnym ukazującym konkretne miejsce uchodzi obraz mistrza niemieckiego Konrada Wica. To jest początek XV wieku, do końca XVIII wieku sam pejzaż był traktowany jako temat mało znaczący i nisko usytuowany w hierarchii gatunków malarskich. Wprawdzie nie pojawiał się w obrazach, ale tylko jako dopełnienie i czy tło sceny głównej w malarstwie religijnym, mitologicznym czy rodzajowym. Wyjątkiem od tej reguły było XVII-wieczne malarstwo krajobrazowe holenderskie i właściwy rozwój gatunku nastąpił w XIX wieku. W Polsce ze względu na szczególne warunki polityczne nowe zjawiska artystyczne ujawniały się zwykle parę dekad później. To też samodzielny pejzaż pojawia się dopiero po 1820 roku. Wielką rolę w jego ugruntowaniu odegrał właśnie Christian Breslauer. Kształcił się u mistrzów niemieckiej szkoły krajobrazu romantycznego, dla których pejzaż był nośnikiem złożonych metafizycznych treści. Idealizowane widoki dziewiczej przyrody stawały się obrazem nieprzeniknionej boskiej mądrości i potęgi, ukazywały symboliczne, transcendentne znaczenia, będąc jednocześnie wyrazem stanu duszy artysty. Cechy tego malarstwa widoczne są w twórczości Breslauera. Ulubionym motywem były górskie stoki, urwiska, okolice jezior i rzek, stare zamki na tle dzikiej przyrody i chmurnego nieba, widziane z odległej perspektywy. Artysta przez wiele lat podróżował po Skandynawii. Fascynacja północnym pejzażem jest widoczna w malarskich zapisach wypraw. Obrazy Breslauera są upiększonymi studiami oglądanych miejsc. Tylko sporadycznie pojawia się w nich człowiek, tak jak tu widać. Jak w krajobrazie północnym, jest zazwyczaj maleńką figurką, drobnym elementem potężnej natury. Płynąca w samotnej łódce po wielkiej tafli wody postać może być symbolem kondycji ludzkiej, jej kruchości i ulotności. W pracowni Breslauera wyszli prekursorzy realizmu polskiego, wielscy pejzażyści również, tacy jak Wojciech Gerson, Franciszek Kostrzewski, Józef Szermentowski. Dzięki nowatorskim metodom nauczania, których podstawą były studia w plenerze, pokolenie tych artystów skupiło się na ojczystym krajobrazie, który stał się nośnikiem nowych treści. Następna generacja pejzażystów polskich doprowadzi malarstwo krajobrazu do mistrzostwa w arcydziełach takich artystów jak Gierymski, Chełmoński, Fałat, Ruszczyc, Stanisławski, Pankiewicz, Wyczółkowski i inni. Uczniem Józefa Brandta był Alfred Wierusz Kowalski, niezwykle ceniony i bardzo popularny już za życia malarz, a obecnie też cieszy się niezwykłym wzięciem. Jego obrazy na aukcjach dochodzą do, mają ogromne ceny. Alfred Wierusz Kowalski podejmował podobnie jak w swojej twórczości, jak Maksymilian Gierymski, Józef Brandt,
nie podejmował, przepraszam, jak swojej twórczości wątków historycznych, jej tematem uczynił życie i obyczajowość polskiej prowincji. Pozostawał krótko pod wpływem wymienionych malarzy, ale dość szybko odnalazł artystyczną niszę i stworzył własny styl z zestawem charakterystycznych motywów. Szczególnie cenione przez odbiorców były przedstawienia samotnych wilków na tle zimowego pejzażu oraz osytuowane w rodzinnej scenerii przejazdy różnych orszaków konnych. Przykładem tego rodzaju prac jest Wesele krakowskie. W obrazie zastosowano wszystkie malarskie zabiegi, które mają służyć oddaniu ruchu. Malarz ukazał barwny orszak w ludowych strojach krakowskich prowadzony przez jeźdźca. Efekt dynamicznego poruszenia został osiągnięty przez zestawienie skali postaci z pierwszego planu, zdającej się jechać wprost na widza, z pojawiającymi się za nim kulisowo umieszczonymi postaciami. Patrzący na obraz odnoszą nieodparte wrażenie, że należy się odsunąć, bo od orszaku dzieli ich zaledwie skrawek drogi. Zabieg kadrowania i skrócenia przestrzeni potęguje dynamikę i ekspresję dzieła. Tłem i kontrastem dla żywiołowej sceny są ośnieżone równiny pól z mroźnym niebem nasyconym złotymi smugami, które odbija się skutej lodem w drodze, tak iż jeźdźcy zdają się unosić w powietrzu. Absolutnym mistrzem pejzażu określanego jako pejzaż symboliczny obok Jana Stanisławskiego, którego też zobaczymy i prezentujemy na wystawie w takim szerszym wydaniu, jest Ferdynand Ruszczyc. W naszych zbiorach mamy jeden obraz Ferdynanda Ruszczyca, ale myślę, że jest to obraz absolutnie reprezentacyjny dla jego twórczości, ponieważ na swoich obrazach wiele razy pojawia artysta przedstawiał dwór w Bogdanowie, który był domem rodzinnym i przez całe, właściwie przez większość swojego życia, po tylko nielicznych wyjazdach zamieszkiwał. Ten stary dom drewniany z bielonymi okiennicami, zatopiony w otaczającej go przyrodzie, jest położony na Litwie niedaleko Wilna. Było to rodzinne gniazdo rodu Ruszczyców. Artysta swoją twórczość prawie wyłącznie poświęcił rodzinnemu krajobrazowi. W ciągu zaledwie kilkunastu lat pracy twórczej, ponieważ zakończył ją definitywnie w 1908 roku, tworzył kanoniczne dzieła dla sztuki polskiej, dzieła tego gatunku, bo tylko i wyłącznie tematem jego obrazów był pejzaż. Wnikliwa obserwacja świata znalazła przejmujący wyraz malarski w postaci kreowanych fragmentów natury, starannie wykadrowanych z zastosowaniem specyficznej podwyżonej lub obniżonej perspektywy. Przykładami takich obrazów, które stosują tę perspektywę, to będzie Młyn nocą i Z brzegów Wileńskich. Ten sposób charakterystyczny sposób ujęcia był efektem zainteresowań ówczesnych artystów sztuką japońską, o czym wspominałam przy okazji malarstwa Juliana Fałata. Realistyczne widoki kryją jednak w sobie symboliczne treści. W specyficznej sytuacji sztuki polskiej, od której oczekiwano narodowych wartości, już około połowy wieku XIX pojawił się pejzaż symboliczny, który rozwinął się na dobre w sztuce młodopolskiej, a której reprezentantami i reprezentantami tego nurtu byli m.in. Adam Chmielowski, Witold Pruszkowski, Wojciech Weiss, Józef Pankiewicz, Stanisław Podkowiński czy Jan Stanisławski.
reprezentatywnym i takim kanonicznym obrazem, uważanym za najważniejszy obraz twórczości Ruszczyca, jest obraz Ziemia z 1898 roku. Ale również przedstawienia dworu w Bogdanowie można interpretować w szerszym kontekście biografii malarza, filosof ziem na kresach. Osadzony pośród swojskiej przyrody na tle chmurnego nieba, solidny dom jest symbolem bezpiecznej, rodzinnej przystani. Dom na terenach kresowych był ostoją i strażnicą wartości narodowych. Jeszcze w szerszym ujęciu można postrzegać go jako metaforę ojczyzny wystawionej na różne wypadki dziejowe. Kłębiące się olbrzymie chmury na obrazach Ruszczyca, właściwie które stale są, znaczy zawsze są obecne, tylko na nieliczne obrazy nie posiadają tego elementu, okazały się proroczą zapowiedzią zaistniałych wydarzeń. W czasie II wojny światowej wojska radzieckie zniszczyły doszczętnie zabudowania dworskie wraz z parkiem, a jedynym śladem dawnej, świetnej kultury jest pozostały cmentarz, na którym znajduje się grób Ruszczyca, człowieka oddanego ziemi wileńskiej, wielkiego artysty, ale też działacza, zasłużonego działacza na polu kulturalnym Wilna. Kolejnym przykładem artysty niezwykle ważnego w dziejach sztuki polskiej, malarstwa polskiego jest Artur Grodger, którego twórczość zdominowana była przez tematykę historyczną i patriotyczną. W powszechnym odbiorze artysta kojarzony jest z paroma scenami, które weszły do takiej nawet kręgu popkultury, takimi jak Kucie Kos, Bitwa, Znak. Pochodzą one ze słynnych cykli rysunkowych poświęconych powstaniu styczniowemu, mianowicie Polonii i Lituanii. Oba zbiory już za życia twórcy zyskały wielką popularność jako symbole niezłomnej postawy narodu i jego dążeń wolnościowych. Do dzisiaj zachowały szczególne znaczenie i pozycję w kanonie wyobrażeń obrazowych związanych z martyrologią narodową. W cieniu głównego nurtu pozostaje istotna w dorobku Grodgera twórczość portretowa. Artysta pozostawił wiele wizerunków. Tworzył je przez cały okres krótkiej działalności, bo żył tylko 30 lat. Stosunkowo najwięcej z nich powstało po powrocie do kraju z Wiednia w latach 65-67, gdzie przebywał na stypendium cesarskim odebranym malarzowi za wspieranie powstania styczniowego, w którym sam nie brał udziału, ale z którym się identyfikował i które wspierał. Malarstwo portretowe Grodgera cechuje się sporym zróżnicowaniem ze względu na sposób przedstawiania postaci. Obok portretów reprezentacyjnych, które malowali wszyscy artyści, głównie na zamówienie, dla zarobku, są pogłębione studia bliskich i przyjaciół. Liryczne kobiece, swobodne, nieco przerysowane typy włościańskie oraz odrębny zespół bardzo charakterystycznych autoportretów. Zapewne kojarzycie Państwo portrety własne Grodgera właśnie w takim stroju powstańca. W temarze, kożuchu, butlach długich żołnierskich. Nie znamy imienia ani nazwiska przedstawionej na portrecie młodej dziewczyny, ale z pewnością wiemy, że była ona
młodą polską patriotką. O patriotycznej postawie, co nie jest oczywiste dla patrzącego i niezorientowanego widza, zaświadcza surowy, czarny strój, skromne uczesanie, co razem wzięte w dobie ruchu powstaniowego było wyrazem żałoby narodowej, sprzeciwu i oporu wobec brutalnych poczynań zaborców. Zwyczaj noszenia czarnych strojów wraz ze specjalną żałobną biżuterią rozpoczął się po masakrze warszawskiej, która miała miejsce w 1861 roku, 27 lutego. Ten zwyczaj utrzymywał się przez kolejne 5 lat i mimo zakazów i dotkliwych restrykcji stosowanych przez zaborców, zwłaszcza przez Rosjan. Koniec żałoby narodowej oficjalnie nastąpił w 1866 roku z chwilą ogłoszenia przez cara amnestii. Jednak wiele kobiet tamtej epoki nie zmieniło czarnych czerni na kolorowe suknie, dając wyraz smutkowi i tęsknocie za wolną ojczyzną. W tym kontekście ten portret stanowi również wymowne świadectwo tamtego czasu. Kolejnym obrazem, który chciałam Państwu w tej prezentacji przedstawić, z kolei będącym przykładem portretu dziecięcego i twórczości niezwykle istotnego artysty dla malarstwa polskiego, jest obraz Józefa Pankiewicza, portret Henryka Jasieńskiego z dosyć wczesnego okresu twórczości, z 1895 roku. Józef Pankiewicz jest też związany z Lublinem, co też dodatkowo jakby tutaj jeszcze stanowi jego jakby ważności czy istotności dla prezentacji na galerii. Urodzony w Lublinie Józef Pankiewicz jego twórczość cechuje się różnorodnością wynikającą z ciągłego szukania własnego języka plastycznego. Trwająca ponad 50 lat aktywność dzieli się na kilka etapów zwieńczonych wybitnymi dziełami. Pierwsze obrazy Pankiewicza były utrzymane w konwencji realistycznej. W latach 80. powstawały kompozycje inspirowane sztuką Moneta, które wraz z płótnami Podkowińskiego zainicjowały w Polsce impresjonizm. Zostały one jednak fatalnie przyjęte i zniechęcony malarz porzucił te kolorystyczne eksperymenty i zwrócił się ku monochromatycznemu, melancholijnemu malarstwu symbolistycznemu. Symbolizm z przełomu wieków obejmował trzy rodzaje przedstawień. Były to pejzaże nocne, nocturny miejskie i portrety. Wśród portretów znajdują się liczne wizerunki dziecięce. Najbardziej znanym portretem Józefa Pankiewicza jest dziewczynka w czerwonej sukience z 1897 roku, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach i który przywołuje skojarzenia z malarstwem Jamesa Whistlera, ale też Olgi Boznańskiej. Z tego czasu, nieco dwa lata wcześniejszy, jest portret Henryka Jasińskiego. Portret kolorystycznie ograniczony jest tylko do kilku chłodnych barw: bieli, szarości, brązu. Portret jasnopłosnego chłopca cechuje się nastrojem kontemplacyjnej powagi. Do obrazu pozował 7-letni syn Feliksa Jasińskiego, krytyka, mecenasa i kolekcjonera, twórcy wspaniałego zbioru sztuki japońskiej.
Pankiewicz i Jasiński zaprzyjaźnili się w Warszawie, gdzie mieszkali od mniej więcej 1900 roku, choć powszechnie kojarzeni są raczej z Krakowem i Paryżem. Malarz podzielał fascynację kulturą Japonii, którą zawarł w malarstwie, między innymi w portrecie Jasińskiego przy fortepianie. Jasiński porzucił stolicę zrażony niepowodzeniem wystawy swoich zbiorów japońskich, która pierwszej wystawy ukazującej wybór przedmiotów z Dalekiego Wschodu udał się do Krakowa, gdzie jak wiemy stał się legendarną postacią tamtejszej bohemy o pseudonimie Manga. Pankiewicz zaś objął stanowisko profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wprowadzonej przez siebie paryskiej filii tej uczelni skupił wokół siebie grono uczniów, o czym wspominaliśmy już przy okazji obrazu Jana Cybisa i stworzyli, dali się poznać później jako koloryści i właśnie grono, które kształtowało sztukę polską przez kilka następnych dziesięcioleci. Przedstawiony na obrazie Henio Jasieński został krakowskim architektem i konserwatorem zabytków miasta. Jeszcze kilka razy był malowany przez innych artystów. My mamy w naszych zbiorach jeszcze jeden portret ze znacznie późniejszego okresu, wykonany Henryka Jasieńskiego, wykonany przez Wojciecha. Kolejnym dziełem prezentującym jeden z obrazów wielkiej mistrzyni, wielkiej malarki polskiej jest portret męski Olgi Boznańskiej, należący do najważniejszego z gatunków określających charakter twórczości Olgi Boznańskiej, obejmujące zarówno wyobrażenia pełnopostaciowe, jak i kadrowane wizerunki ukazywane w płytkiej przestrzeni. Popularność tego tematu wiązała się ze szczególnym traktowaniem przez artystkę własnej pracowni jako przestrzeni prywatnej, wyraźnie oddzielonej od zewnętrznej rzeczywistości. Ten portret mężczyzny wpisuje się w dojrzałą fazę twórczości artystki po jej przeprowadzce do Paryża w 1898 roku. W tym czasie artystka swobodniej operowała materią malarską. Nasycenie detali, szczegółów określających jej wcześniejsze malarstwo zostało zastąpione syntetycznie, szkicowo zaznaczoną formą, zarazem oddając mistrzowską technikę. Duch twardy, podążając za wyobrażonym kształtem, tworzy niezwykłe połączenie zmysłowości materii malarskiej z efektem migotliwości i efemeryczności wyobrażenia. Postać została wyobrażona frontalnie, w popiersiu, ciasno wypełnia kadr obrazu. Boznańska zaciera tło, rozmiękcza kontury, dłoń mężczyzny pozostawiając w swobodnym zarysie, całą uwagę skupia na błękitnych oczach, wzmacniających nieoczywistość twarzy. Intymizm jest tutaj zasadniczą cechą jej malarstwa portretowego, odsłaniając siłę skupienia twarzy i zagadkę, pokazując prawdę i tajemnicę portretowanej osoby. Można tu wspomnieć jeszcze, że o takim fakcie z życia artystki, który miał wpływ na twórczość artystki na początku 1900 roku. Boznańska przeżyła głębokie doświadczenie emocjonalne, zerwanie zaręczyn z malarzem i architektem Józefem Czajkowskim. Rysy portretowanego mężczyzny przypominają postać
Czajkowskiego. Silne reakcje emocjonalne wpisane w biografię artystki w jej studiach portretowych przyjmowały postać intymnych studiów. Jako przykład takiego malarstwa, z jednej strony realistycznego, ale również zawierającego te treści, prawda, ideowe związane z motywem ludowym, z życiem chłopów, z zainteresowaniem artystów, którzy, prawda, podkreślani, podejmowani te tematy, wcale nie cieszące się w tamtym czasie jakimś zainteresowaniem, wręcz potępiane, tak jak to było właśnie w przypadku twórczości Aleksandra Kocika, który stworzył wiele takich obrazów, ale jakby z drugiej strony musiał prowadzić inną działalność, malować inne obrazy, no ze względu na to, że żony nie cieszyły się, zupełnie były mocno krytykowane. Widzowie podkreślali brzydotę tematu, krytyczną wymowę, prawda, taką jakby no, nie na miejscu, prawda, i sposób wykonania. Postacie kobiet i dzieci, które tu widzimy na tym obrazie, Kocis nadał im szczególne znaczenie w swojej twórczości, ujmując się właśnie jako niejako poprzez tę twórczość ich losem i pragnąc właśnie ukazał je, przedstawić, czy jakby no, jakoś zaakcentować tę sytuację trudną. Ukazywał je w codziennych sytuacjach, podczas pracy, zabawy, zawsze z serdecznością, tkliwością i współczuciem. I tym przykładem jest ten obraz z wózka siana niewielkich rozmiarów. Przedstawia liczną rodzinę podczas pracy w polu, w której, jak widzimy, uczestniczą i przy której pomagają nawet takie maleńkie dzieci. Sposób malowania jest bardzo charakterystyczny, mimo tego, że jest to malarstwo określane jako nurt realistyczny, takie tradycjonalistyczne, to jeśli się przypatrzymy, zobaczymy pewne bardzo takie nowatorskie, prawda, elementy w tym warsztacie, w sposobie malowania, w sposobie ujęcia tych kształtów, postaci, zwierząt, tła. Stąd zainteresowanie tą twórczością Kocisa pojawiło się w kręgu kapistów, kolorystów i zdobyło ono uznanie właśnie w XX wieku, którzy ignorując tematykę tych obrazów, zachwycili się właśnie malarskimi walorami i nowatorstwem techniki Kocisa, przywracając mu godne miejsce. Tutaj na przykładach takich właśnie tych obrazów, kiedy jakby staram się też momentami przedstawić Państwu te powiązania, to widać właśnie, jak bardzo no te wszystkie takie, prawda, zjawiska, postawy poszczególnych twórców jest ze sobą ściśle związana, choć na pierwszy rzut oka czasem może się wydawać to niewidoczne czy nieoczywiste. Kolejnym obrazem, który jest jakby związany zarówno poprzez swoje związanie z widocznym motywem teatru, ale też tutaj postaci dziecięcej, nasyceniem też taką symboliczną treścią jest obraz niezwykle popularnego i cenionego, już taki za życia uważanego za taki autorytet, malarza Tadeusza Makowskiego. Obrazy Makowskiego wraz z dziecięcymi wizerunkami boznańskiej Pankiewicza,
weszły do stałego kanonu malarstwa polskiego. W odróżnieniu jednakże od innych artystów, dla których dzieci stanowiły wdzięczny, ale poboczny obiekt studiów, Makowski świat bohaterów uczynił najważniejszym punktem odniesienia swojej dojrzałej twórczości. Widać w tych obrazach zarówno podejście artysty do swoich modeli, bo to, że obdarzał ich sympatią i szacunkiem, obserwował ich życie i psychikę. Poetycko-metaforycznych kompozycjach ukazujących życie codzienne i świąteczne sceny karnawałowo-maskaradowe opowiadał o ludzkich przeżyciach dzieci. Te obrazy dziecięce Makowskiego zaludniają postaci podobne do drewnianych pajacyków i kugiełek, co widzimy doskonale na prezentowanym obrazie. Kształty są uproszczone, sprowadzone do kilku figur geometrycznych i płaszczyzn. Takie, można by powiedzieć, dziecięco nieporadne, wręcz niezdarne marionetki, ubrane w pojedyncze elementy stroju, kaftanik, pelerynkę, stożkową czapkę krasnoludka, przywołują skojarzenia z teatrem. Ten teatr u Makowskiego bardzo często odwołuje się do odmiany teatru ludycznego, który był modny na przełomie wieków. Jak pamiętamy, moda zapanowała, swoista moda na cyrk, kabaret, teatr bulwarowy. I Święto Dzieci na pierwszy rzut oka, jak wydaje się, przedstawia taką zabawną scenę z maskarady, ale i tutaj pośrodku grupy widzimy malca z nieśmiałym, niepewnym uśmiechem na swojej okrągłej buzi, ale uważnie jak się wpatrzymy, przyjrzymy jego towarzyszom, całej kompozycji, relacji między tymi postaciami, zobaczymy, że te postaci, które otaczają tego chłopczyka, są zupełnie inne. To dorosłe kukiełki, na głowach mają wielkie czapy, brzydkie, zdeformowane twarze, maski. I jak gdyby przychodzi nam na myśl jakieś niewesołe kulisy tej zabawy i drugie dno, kompozycja wzbudza niepokój, zastanawia nas mocno, co jest właściwie jej prawdziwym tematem. Obrazem, który przedstawia też wydarzenia z epoki, epizod z epoki nawiązującym do epoki jagiellońskiej, jest obraz Wojciecha Gersona, Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja. Wojciech Gerson miał ambicje dorównania Matejce. Bardzo często właśnie podejmował tematy, które już były, które też pojawiały się w twórczości Jana Matejki. I stąd takim przykładem takiego właśnie, taką realizacją jest tenże obraz. Przedstawia epizod z historii małżeństwa królowej Jadwigi. Jak wiadomo, królowa Jadwiga już jako czteroletnie dziecko została wydana za mąż za Wilhelma Habsburga. To małżeństwo, był to specjalny taki jakby rodzaj aktu ślubu, tak zwanego ślubu na przyszłość, bo ponieważ zyskiwało ono ważność dopiero po uzyskaniu odpowiedniego wieku przez małżonków, obojga małżonków i skonsumowaniu tego małżeństwa. W wyniku jednakże kalkulacji politycznych pojawił się możnowładcy w Rzeczpospolitej i sytuacji politycznej w Rzeczpospolitej jako kandydat do małżeństwa, objęcia tronu Polski pojawił się Władysław Jagiełło. I
ten ślub z Wilhelmem chciano unieważnić. Habsburgowie nie chcieli się poddać, marzący o koronie polskiej. Wilhelm przybył do Krakowa. Wedle kroniki miał on właśnie pojawić się na Wawelu. Chciał się spotkać z królową Jadwigą w zamierzonym, wiadomym celu, a królowa Jadwiga, jak pisał o tym Długosz, przerażona usunięciem Wilhelma z zamku, zamierzała zejść do niego do miasta. Kiedy staraniem na rozkaz panów polskich została bramy zamknięte, usiłowała je własnoręcznie toporem wyważyć. Temu jakby tej zamiarowi przeciwił się Dymitr Zgoraja, opiekun królowej. Tu widzimy jego wielką postać stojącą na właśnie zasłaniający sobą te drzwi, nie pozwalające jej, jak widzę, przez nie przejść.